każdy z nas wie, jak ważne jest pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na innych, niezależnie czy są to relacje biznesowe, czy są to relacje prywatne. Natomiast nie każdy dziś ma czas, aby zadbać o to odpowiednio, aby stworzyć wizerunek, który będzie spójny z naszą osobowością i spójny z tym, jakie cele dzięki niemu chcemy osiągnąć. Jak wygląda taka usługa osobistej stylistki? Więc zgłaszają się do mnie osoby w różnym wieku, są to mężczyźni i kobiety. Najczęściej zaczynam od przeglądu szafy, która w wielu przypadkach jest bardzo przepełniona. Pozbywamy się tego, co nie będzie już potrzebne, tego, co nie będzie spójne z wizerunkiem, który chcemy stworzyć, i tworzymy listę zakupów. Podczas zakupów podchodzę minimalistycznie, więc nie kupujemy dużo ubrań, kupujemy tak naprawdę niewiele ubrań, ale planuję je tak, aby z nich można było stworzyć wiele zestawów. Jeśli jesteś kobietą, no to warto, abyś poznała typ swojej sylwetki. Żadna z nas nie jest idealna, natomiast dzięki ubraniom można stworzyć taką iluzję, że nasza sylwetka wygląda dużo bardziej atrakcyjnie, dzięki temu, że podkreślamy mocne atuty sylwetki, a tuszujemy jej mankamenty. Dla niektórych ubrania to tylko fanaberia, natomiast tak naprawdę jest to nasz wizerunek, jest to nasza wizytówka, to jak odbierają nas inni, ale przede wszystkim też to, jak my sami czujemy się ze sobą. I właśnie dzięki mojej pomocy stworzymy taki wizerunek dla Ciebie, w którym Ty będziesz czuć się najlepiej.